Cześć, cześć, cześć. Witam się z Wami recenzją mega thrillera psychologicznego. Jest to Zemsta rodziców pana Daniela Hursta. Książkę dostałam do recenzji od cudownego wydawnictwa Filia, a jej premiera była 26 czerwiec 2024. Jak widzicie, nie jest gruba, ale to, co się dzieje w środku, perfekto. Pozwólcie, że napiszę Wam cytat. Musisz zrobić wszystko, co w Twojej mocy, by chronić swoje dzieci. Nie martw się policją, opinią publiczną, ani niczym innym. Troszcz się o swoją rodzinę, bo tylko to ma znaczenie. Rozumiesz? Słuchajcie, tak naprawdę w tej książce to można wybierać całą masę wartościowych cytatów, ale postanowiłam, że przedstawię Wam właśnie ten jeden. I wydaje mi się, że jest właśnie odnośnie tej książki najważniejszy. No bo powiedzcie, ile byście byli w stanie zrobić dla swoich dzieci? Czy kochacie je na tyle bezwarunkowo, żeby nie oceniać ich wyglądu, nie zmieniać ich nawet na siłę, ich punktu widzenia i w każdym momencie móc zawsze stanąć po ich stronie? Wiecie, pomimo wszystkiego nawet zrobić dla nich naprawdę wszystko. Słuchajcie, nawet może nawet dopuścić się zbrodni. Wiecie, zanim przejdę do bezpośredniej treści, chcę, żeby czytelnik zauważył, że padły w niej bardzo mądre słowa. Wiecie, pewien mężczyzna daje tutaj przykład, żeby nie robić sobie niczego z opinii publicznej, bez względu na to, czy jest to rodzina, czy znajomi, czy obcy, ale żeby właśnie chronić własny domowy krąg. Wiecie, każdy z nas ma inny punkt widzenia i my sami powinniśmy znać na tyle swoją wartość, żeby nie pozwolić nikomu wejść z butami do naszego życia. Ktoś ma nam coś za złe? Coś zrobiliśmy może nie tak, jak chciał? Trudno. Wiecie, to tylko jego problem. Jego opinia nie może zatruwać waszego życia. Nie wolno sobie pozwolić, żeby zdanie innych miało wpływ na to, jak się będziemy czuli. To od nas samych zależy, co myślimy, co chcemy osiągnąć, ewentualnie kto jest dla nas wartością. Wiecie, to my mamy władzę nad swoim życiem, nie oni. I teraz chcę wejść właśnie w treść. Historia z książki opowiada o dwóch rodzinach, gdzie jedna jest najgłówniejszą, oddaną z perspektywy matki i ojca chłopca, który nagle zaczyna dziwnie się zachowywać. Wiecie, oni robią co mogą, żeby dowiedzieć się, dlaczego tak postępuje. No i tutaj był taki, można powiedzieć, że prawdziwy instynkt macierzyński, gdzie ona po prostu widziała. Kiedy już wychodzi na jaw, że został pobity i jest ręczony przez chłopaka sąsiedztwa, rodzice biorą sprawę w swoje ręce. Wiecie, wpierw chcą polubownie załatwić sprawę, ale oczywiście szybko dochodzi do nich, że nigdzie nie ma sprawiedliwości, nawet w świecie policji. Słuchajcie, tutaj pojawia się wzmianka o drugiej rodzinie, której właśnie córka popełniła samobójstwo, gdyż była dręczona przez tego samego chłopaka, co ich syn. Autor przez moment chciał dać nam takie małe zwątpienie, gdyż pokazał punkt widzenia rodziców chłopca, który się znęca. Wiecie, oni niby również chcą dobrze dla syna, ale następne wydarzenia pokazują, jak niesprawiedliwy jest ich punkt widzenia. Mają swoje sposoby wychowawcze i powiem wam, że oby nigdy ich nikt nie powtarzał. Naprawdę, nagłośnienie sprawy nastolatka i jego rodzinę trafia później do mediów społecznościowych, więc ich życie tak jakby dosłownie się zatrzymuje, dostają w kość. Zostają nokautowani przez ludzi, którzy ich osądzają, przez pracodawcę, który odmawia pomocy i tak naprawdę dokłada mu zmartwień. Jedynie rodzina, która straciła tą córkę, staje po ich stronie. I wiecie, w przypływie ogromnych emocji, załamania i wiecie, no związanych rąk, no bo nie wiedzą, co mają robić. Gdziekolwiek by się nie udali, biorą sprawę w swoje ręce. Obiecują sobie, że już nigdy przenigdy chłopak z sąsiedztwa nie będzie dręczył nikogo. Jak uważacie, czy będąc pod ogromną presją można myśleć trzeźwo? Słuchajcie, tak naprawdę mamy tutaj trzy zakończenia książki, o których nic nie powiem, bo po prostu lepiej sami do tego dojdźcie. Dodam tylko, że niektórzy potrafią kochać na zabój i nieważne, czy jest się rodzicem, czy dzieckiem. Słuchajcie, nigdy nie róbcie czegoś, czego nie chcecie robić. Nie wierzcie opiniom innym, bo to są ich opinie, nie wasze. Żyjcie tak, żeby to właśnie wam było dobrze. Jeżeli macie ochotę przeczytać tę książkę, to pamiętajcie, że jej wielki przekaz to są emocje dużego niepokoju rodziców, którzy naprawdę bardzo kochają swoje dzieci i nie mogą ścierpieć, że ktoś ciągle ich krzywdzi. Oni tutaj opisują, co robią, o czym rozmawiają, jak radzą się między sobą, żeby pomóc ich dziecku i żeby chronić również drugie. Wiecie, to jest prawdziwie emocjonalna bomba, która naprawdę urzekła mnie. Sprawiła, że nie mogłam czytać w nocy, stwierdziłam, że ja chyba też potrafię takie rzeczy, co ich rodzina.
Kiedy dzieci kocha się naprawdę całym sercem, można zrobić dla nich wszystko, ale pamiętajcie, że tylko takie dzieci, które powiedzmy, że na to zasługują. Tu może zostawię słowo klucz. Na koniec przeczytajcie, bo naprawdę warto. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.